to Góra Czaszki. Idealne miejsce dla egzekucji. Skoro zaś Jezus pochodzi z Nazaretu, to i czy to może mieć jakieś ukryte znaczenie? Z magią? Czarodziejem? Abrakadabra, Harry Potter? I nawet syna swego przeprowadził przez ogień. Co znaczy, że złożył go w ofierze? Zamordował. Ale idźmy dalej. Nawet w takiej apokalipsie świętego Jana Jezus przedstawia się: jam jest odrość i potomstwo Dawida. Zapraszamy do wysłuchania tryptyku adwentowego, rekolekcyjnego cyklu homilii pod tytułem Prorok. Część pierwsza. Różdżka Jesego i nie ta droga. Słowo Boże głosi ksiądz Michał Gławdel. Rajska nazwa Eden. To znaczy Gen Eden, co oznacza ogród rozkoszy. Ale już Golgota to Góra Czaszki. Idealne miejsce dla egzekucji. Betlejem, to znaczy dom chleba. Jerozolima to pradawne Szalem, miasto pokoju. Biblijne nazwy i imiona mają w sobie często ukryte znaczenie, niemalże taką zaszyfrowaną w obcym i dawnym języku treść. Od chociażby Abraham to ojciec narodu. Izajasz znaczy Jahwe jest zbawieniem. Miriam, czyli Maria, oznacza napełnić radością. A święte imię Jezus, Jeszua, znaczy Jahwe zbawia, Bóg zbawia. Skoro zaś Jezus pochodzi z Nazaretu, to i czy to może mieć jakieś ukryte znaczenie? Dla nas Nazaret to w pierwszym skojarzeniu miejsce zwiastowania Maryi, dom świętej rodziny, warsztat świętego Józefa, kuchnia Maryi, dzieciństwo Jezusa. Jednak nasze skojarzenia, nawet jeśli mają dobre doświadczenie ponad 2000 lat chrześcijaństwa, to przecież nie wyczerpują skojarzeń uczestników wydarzeń z kart Ewangelii, dla których Nazaret istniał od zawsze. I to od długo dłużej niż fakt przybycia archanioła Gabriela do Najświętszej Panny. Osadnictwo trwało tam już od neolitu, czyli od naszego punktu widzenia 9000 lat wstecz. Tak 9 razy historia Polski. Choć tak dawny rodowód nie zmienia faktu jednego i ważnego dla nas, że Nazaret nigdy nie był metropolią, nawet zauważalną miejscowością. To była zawsze raczej mała osada, taka mieścina. Mała jak gałązka, zielona gałązka, bo to oznacza hebrajska nazwa tej miejscowości Neskart. Z tą informacją spójrzmy jeszcze na początek pierwszego czytania. Do proroka Izajasza zajrzyjmy. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Wypuści się odrość z jego korzeni. Nic nam to nie mówi? Okej. Uplastycznijmy to. Ja wiem, że dla nas dziś szybciej można skojarzyć zawiłe techniczne problemy nowoczesnych sprzętów. Taka sobie różdżka będzie maksymalnie nam się kojarzyć, no nie wiem, z magią, czarodziejem, abrakadabra, Harry Potter. Jak padło ostatnio
na Facebooku, gdy podałem temat tej homilii, ktoś tak napisał. Takie słowo nie może istnieć w Biblii. W sumie. Jakby to miało być? Miałaby istnieć drewniana, biblijna, magiczna pałeczka lub taka laseczka, mająca moc wywoływania nadnaturalnych zjawisk? Najlepiej jeszcze, aby podczas jakichś magicznych rytuałów służyła do kierunkowania energii albo określenia magicznego kręgu. No nie, tak być nie może. Bóg przecież sprzeciwia się wszelkiego rodzaju magicznemu myśleniu. Tak, masz rację, okej. Wiara w magię jest grzechem przeciwko rozumowi ludzkiemu. Tym razem idzie jednak o różdżkę, która jest taką małą gałązką, witką, która młodziutka wyrasta i puszcza pędy oraz kwiaty. Dobra? Mamy już różdżkę. Teraz jest jeszcze jedno pytanie. Kim w ogóle jest Jesse? Kim jest Jesse, aby znaleźć się w tak słynnym izajaszowym proroctwie, tak chętnie czytanym i przypominanym w Adwencie? Daleko nie szukając, można stwierdzić, Jesse to oczywiście ojciec króla Dawida. Lecz czemu by nie pisać w proroctwie w takim razie wyrośnie różdżka z pnia Dawida? Przecież to Dawid jest królem. W Ewangeliach za Jezusem ludzie będą wołać, choćby niewidomy Bartymeusz, Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Albo jak podczas Niedzieli Palmowej, Hosanna synowi Dawida. No bo nie jest tego. Nie synowi jest tego. Ale idźmy dalej. Nawet w takiej apokalipsie świętego Jana Jezus przedstawia się: Jam jest odrość i potomstwo Dawida. A u Izajasza jest Jesse. Swoją drogą, czy akurat nie ten właśnie Jesse przed prorokiem Samuelem osobiście nie zdyskredytował swojego najmłodszego syna, tego przyszłego króla Dawida, tego odpasania owiec i śpiewania psalmów, gdy na zaproszenie do uczty ofiarnej, na której prorok miał wybrać przyszłego pomazańca, zabrał wszystkich swoich 6 synów, zapominając albo niekoniecznie wołając tego 7, Dawida. Czy to była pomyłka? Błąd? Niewiara? Tymczasem judaistyczna tradycja w Talmudzie wymienia Jessego jako jednego z 4 ludzi, którzy według tej żydowskiej tradycji, tak jak Benjamin, Amram, Heliab, nie popełnili grzechu. Co zaś się tyczyło Dawida, Dawid na swoim koncie miał takie dokonanie jak małżeńskie zdrady, a na rękach krew niewinnie i też często winnie lub zwyczajnie brutalnie w wojnie pomordowanych osób. Dynastia Dawida nie była lepsza. Poczynając od protoplasty, idąc dalej, możemy zobaczyć takiego mądrego Salomona, który stał się rozpustnikiem i stracił głowę dla swoich 700 żon, które były księżniczkami, i 300 żon drugorzędnych i ich wszystkich bożków. O dalszej części królewskich potomków aż czasem szkoda opowiadać.
wielkim skrócie to najczęściej była równia pochyła. Wystarczy pomyśleć tylko o takich królach, których miał możliwość znać sam prorok Izajasz. Na przykład taki król Judy, Achaz, o którym będzie w przyszłym tygodniu. Był wyznawcą religii kananejskiej, na pewno nie Izraela. I nawet syna swego przeprowadził przez ogień, co znaczy, że złożył go w ofierze. Zamordował. Lub inny, król Manasses. Biblia sprawozdaje, że on przeprowadził swoich synów przez ogień w dolinie synów Himmona. Uprawiał wróżbiarstwo, czary, magię, ustanawiał zaklinaczy i wieszczków. Do jego osiągnięć przeciw Bogu należy zaliczyć jeszcze budowanie bałwochwalczych ołtarzy w świątyni jerozolimskiej i krwawe prześladowania prawdziwie wierzących, jak Chrystów, których w męczeńskiej śmierci sam mordował i w których miał zginąć też w prześladowaniach prorok Izajasz. Nic jak tylko zło. Zło, które należy wyciąć aż do samego korzenia, bo akurat Piniesego wydawał się bezgrzeszny. Niemalże idealny dla jego prawnuczki, a może jeszcze więcej tego niepokalanie poczętej, bez grzechu pierworodnego, Maryi Panny. Święty Hieronim, ten od tłumaczenia Pisma Świętego, zauważył, iż w interesującym nas proroctwie, w 11 rozdziale Księgi Izajasza, tylko w Septuagincie, czyli w najstarszym tłumaczeniu 70 żydowskich uczonych z hebrajskiego na język grecki, pojawia się słowo korzeń. W hebrajskim piśmie użyto tu słowo geza, które inni, tacy jak Akwila, Symach i Teodocjan, już w początkach chrześcijaństwa oddawali greckim słowem kormon, czyli pień. No to może być ciekawe. Dlaczego? No tak pomyśleć semantycznie. O ile rośliny można jeszcze rozmnażać przez odrosty korzeniowe, to nikt nie spodziewa się, aby ze ściętego pnia coś mogło jeszcze wyrosnąć. Poza tym taki pień może być co najwyżej obrośnięty pchem, porostami i grzybami. Tymczasem tu, według proroctwa, z całkowicie martwego pnia ma wyrosnąć świeża różdżka, zielona gałązka. A takie rzeczy zdarzały się już w historii Izraela. Aby to odkryć, należy się nam cofnąć do 17 rozdziału Księgi Liczb, czyli w Starym Testamencie do Pięcioksięgu, do niemalże serca Starego Testamentu, do jednej z ksiąg prawa mojżeszowego. Tam Mojżesz, na pustyni. Po tym jak Aaron dokonał obrzędu przebłagania nad ludem wybranym w czasie plagi i wyprosił jej ustanie, dostaje od Boga osobliwy rozkaz. Miał zebrać od 12 przywódców pokoleń Izraela ich wędrowne laski. Takie drewniane kije, jakie używają pasterze albo dziś harcerze na pierwszych wyprawach. Każda z tych lasek miała być podpisana. Nadto laska plemienia Lewiego miała być podpisana imieniem Aarona. Mojżesz tak przygotowane laski położył przed Panem w namiocie spotkania.
jak czytamy w 22 wersie 17 rozdziału Księgi Liczb, stało się to. Gdy następnego poranka wszedł Mojżesz do namiotu spotkania, zobaczył, że zakwitła laska Aarona z pokolenia Lewiego. Wypuściła pączki, zakwitła i wydała dojrzałe migdały. To był cud. Cud potwierdzający Boże wybranie Aarona na arcykapłana. Dlaczego jednak Izraelici mogli podważać wybranie Aarona i buntować się przeciw takiemu Bożemu powołaniu jego? Tak bardzo się buntować, że potrzebowali cudu? Szczerze? Czy to nie właśnie Aaron pobłądził na pustyni, gdy miał przewodzić Bożemu ludowi pod nieobecność Mojżesza? Czy to nie Aaron przewodził w odlewaniu złotego cielca, gdy Mojżesz dostawał na górze Synaj kamienne tablice z przykazaniami? Czy to nie przez Aarona zginęli wówczas bałwochwalcy? Czy to nie ten sam Aaron ze swoją siostrą Miriam przypadkiem nie szemrali zazdrości przeciw własnemu bratu Mojżeszowi i jego żonie Seforze? I Bóg niby miałby wybrać takiego właśnie człowieka, który tak błądził z daleka od Bożych spraw na arcykapłana? Czy Pan mógł wybrać go prawdziwie swym wyrokiem z nieba? Czy przypadkiem te wszystkie wydarzenia dla pobocznego obserwatora nie wyglądały jak sprawa kumoterstwa? Wśród tych wszystkich pytań z martwego drzewa wyrasta świeża gałązka. Zielona gałązka kwitnąca kwiatami migdałów. Znak tak wielki, że trafi na pamiątkę razem z tablicami przekazań na przechowanie do Arki Przymierza. Idealnym podsumowaniem tej historii mogłyby być słowa z listu świętego Pawła do Rzymian. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do wiecznego życia przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Wróćmy jednak do proroctwa Izajasza. I wyjdzie różka z korzenia Jessego, a kwiat z korzenia jego wyrośnie. Tak to tłumaczył ksiądz Jakub Wujek. Różka? Gałązka? A teraz jeszcze kwiat? Lub jak inni to tłumaczą, odrość, owoc, pęd, latorość. Czy to coś znaczy? Święty Ambroży wyjaśniał. Korzeniem Jessego są patriarchowie żydowscy, różdżką Maryja, kwiatem Maryi, Chrystus. Jak zauważał inny z ojców Kościoła, Beda czcigodny, Nazarejczyk, to znaczy kwiat albo czysty. Pamiętasz, co było winą Jezusa, że skazano go na śmierć? Pewnie pamiętasz i to dobrze. Przecież była tam tabliczka z napisem jego winy. Jezus Nazareus Rex Judeorum. Jezus Nazarejczyk, król żydowski. A może lepiej zabrzmi to ukrytym znaczeniem? Jezus, czysty kwiat, król Izraela, owoc Izraela.
Jezus, który z natury ciała jest taki ludzki, zakorzeniony w ludzkiej historii, z natury zaś Boga, wycięty z działania grzechu. Jest tym, na którym spoczywa Duch Pański, z całością darów Ducha Świętego, mądrością i rozumem, radą i męstwem, wiedzą i bojaźnią Pańską. Proroctwa Izajasza brzmią w kontekście Jezusa nad wyraz trafnie i mesjańsko. Dlatego właśnie, gdy Chrystus w swoim rodzinnym mieście będzie czytał słowa Izajasza: Duch Pana Boga nade mną, bo mnie namaścił, wywoła to wówczas takie poruszenie, że jego słuchacze będą chcieli go zabić. Wszak jak on tak mógł do siebie brać te słowa proroka? Czy nie jest to syn Józefa? Pytali się nawzajem. Czy oni, jego, Jezusa, rodacy z jego rodzinnego miasta, nie znali go za dobrze, tak zwyczajnie od zawsze, od tak małego i tak na wskroś, aby widzieć w nim teraz, a raczej nie widzieć, kwiata różdżki wyrastającej z pnia Jessego? Może dla nich taki znany im Jezus nie nadawał się. Tak jak Araor na arcykapłana, jak Dawid na króla, jak Jesse na dobrego Żyda. Wszak jego babka Jessego, Rut, była Moabitką, a nie wzorowo urodzoną Hebrajką. Wiadomo, że Hebrajczycy pochodzenie swoje w narodzie dziedziczą po matce, a nie jak u nas po ojcu. Tak się w kulturze tu przyjął. Co jest w przypadku całej już tej rodziny dużym problemem. Bóg jednak zaznaczył w dawnych czasach prorokowi Samuelowi, gdy wysyłał go do Jessego, by nie patrzył jak człowiek, lecz spoglądał sercem, tak jak Bóg widzi. Bogu nie przeszkadzało, że Jesse mieszkał w nic nieznaczącym Betlejem, że jego syn Dawid był rudy i pasowce. Nie przeszkadza mu, że uboga Maria mieszkała w niewielkim Nazarecie. On, wielki, jedyny Bóg, zawsze powołuje tego, kogo chce i jak chce. Nawet gdy inni się przeciwko temu buntują, jak w przypadku Aarona, on sam Bóg sprawi, że jak trzeba, to nawet martwe drzewo, takie ścięte w pień, odrodzi się żywymi kwiatami i owocami. W tej Bożej logice czyta się jaśniej inne z kolei słowa proroka Izajasza z pieśni o słudze Jahwe. Oto się powiedzie mojemu słudze. Wybije się i wywyższy, i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na widok jego, tak zakwitł Jezus na drzewie krzyża. Tak zakwitł ukrzyżowany, że stał się jednocześnie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą, jak i kwiatem zmartwychwstania i owocem życia wiecznego. Drzewo śmierci zakwitło wiecznością. Izajasz, zapowiadając w narodzie wybranym Mesjasza,
w swym proroctwie ma już wizję śmierci Chrystusa i wizję Jego zmartwychwstania, na które czekał sam prorok i cały naród wybrany. Czekamy dziś i my, Boży lud. Choć może czasem mamy wrażenie, że jest z nami w tych Bożych sprawach często wiele rzeczy sprzecznych z oczekiwaniami Pana. To jednak, choć błądząc czasem w dolinie własnych grzechów lub usychając na pustyni własnych pragnień, albo nawet czując się ścięci w pień, to pomimo tego, wchodząc na drogę, którą jest Jezus, możemy już dziś mieć tą ufność, że i dla nas wyrośnie różdżka z Pnia Jessego. Pnia Jessego, czyli z naszej zwyczajnej ludzkiej wiary i zaufania Bogu. Pomimo naszych pomyłek i pokręconych ścieżek życia, jeśli wrośniemy w ten winny krzew, którym jest Chrystus, Bóg sprawi, że zakwitniemy i wydamy Jego nieśmiertelne owoce. Jest coś urzekającego, że Bóg wchodzi w ludzką historię i potrafi ją tak bardzo zmienić. Dziś w sztuce sakralnej można spotkać motyw drzewa Jessego, gdzie z leżącej postaci Jessego wyrasta drzewo, w którego gałązkach znajdują się wizerunki przodków Jezusa, a na samym szczycie najczęściej umieszczona jest postać Maryi z dzieciątkiem. Głównym źródłem pomysłu na tą ikonografię drzewa Jessego jest właśnie genealogia Jezusa z Ewangelii i wspomniane dziś proroctwo Izajasza. Ciekawe, że tak pogubieni często na życiowych drogach bohaterowie z Biblii, przodkowie Jezusa, świecą dziś w witrażach katedr, choćby w słynnej Saint-Denis, czy w rzeźbach gotyckich, znanych nam z Torunia, i nawołują do modlitwy i refleksji. To dobry znak, dający nadzieję, że i my, gdy tylko z naszego błądzenia wrócimy na drogę, którą jest Chrystus, i pozwolimy Mu do nas przyjść tak ostatecznie, z mocą Jego zmartwychwstania, to damy szansę, że On w nas się narodzi. Wówczas On, sam Jezus, sprawi, że teraz każdy i każda z nas, ja i Ty, będziemy głosić, że bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nadto będziemy uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, oczyszczać trędowatych, wypędzać złe duchy. Gdy tylko uwierzymy, że On w nas się rodzi, będziemy dla świata jak Maryja, gołąbka przynosząca zieloną gałązkę pokoju, zwiastującą, że czas potopu się już skończył i nastała nowa ziemia. Nie będzie nam wówczas przeszkadzać, że wciąż czekamy na nowe Jeruzalem, miasto Boga, miasto pokoju, w którym wszyscy się jednoczą. Będziemy pewni, że spełnią się jeszcze raz słowa proroka Izajasza. Korzeń Jessego stać będzie
na znak dla narodów. Do Niego ludy przyjdą po radę i sławne będzie miejsce Jego spoczynku.